Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie, tutaj Tivur, witam was, ojojojoj, w pokręconej kamerze i w pierwszym odcinku po powrocie z wyjazdu. W końcu, moi drodzy, nie muszę nagrywać 25 filmów na zapas, chociaż w przypadku Uncharted'a chyba będę celował w większą ilość niż mniejszą, bo przetwarzanie filmu do 4K YouTube'owi zajmuje obecnie jakieś 24 godziny, więc nawet jakbym nagrał teraz, w tej chwili, wrzucił za godzinę, nie mam gwarancji, że na jutro opublikuję go w pełnej jakości. A jak renderuję do 4K, to jest max 1080p, więc jak renderuję do tam 1440, nie będę wam podawał szczegółów. Wracamy do gry. Ja już jestem po mniej więcej 10-dniowym wypoczynku. Czy wypocząłem? Trudno mi powiedzieć. Ja mam dziwną definicję wypoczynku. Niekoniecznie siedzenie i nic nie robienie jest dla mnie najlepszym wypoczynkiem. Skoczyłbym sobie ze spadochronem, albo na bungee, albo pojeździł na quadach. Ale może innym razem. Tak czy siak, powracamy. Lecimy dalej z Unchartedem. Nadal nie mogę przeżyć tego, że poprzednio, kiedy grałem, ominąłem jedną lokację, bardziej rzeczy, które były w niej do zrobienia. Konkretnie mówiąc, dwie rozmowy i wpis do notatnika. I jeszcze jakiegoś tam budynku nie wysadziłem w odpowiednim momencie. A więc no, jestem zły. Jestem, krótko mówiąc, zły, ponieważ poprzednim razem to zrobiłem. Sprawdziłem wręcz moje poprzednie odcinki, a teraz jakimś sposobem mnie to ominęło. Dlatego... No cóż, życie. Trudno, wskakujemy na górę, odpalamy ten most i zobaczymy, co tu się będzie działo. Jeżeli dobrze pamiętam, napierdalanka. Tak więc zobaczymy, jak mi się to wszystko uda, jak wygląda stan mojej amunicji. Tu mam sporo, tu mam mało, granaty się chyba R2 rzucało. Zobaczymy, jak to się dla mnie skończy. Czytałem wszystkie wasze komentarze, kiedy mnie nie było. Jestem bardzo zadowolony, że tak wam się ta seria podoba i że codziennie z utęsknieniem czekacie na kolejną dawkę Uncharted'a, dlatego już wracamy. Bez żadnych planów przerwowych już nigdzie nie jadę. O, chyba że się zabiję tutaj skacząc. Tak więc możecie być spokojni, że dawka Uncharted'a nie będzie pauzowana. Niestety podczas mojego wyjazdu pojawiła się informacja, że Hogwarts wyjdzie dopiero w lutym, a liczyłem na taką fajną, zimową, grudniową serię z tego Hogwarts Legacy. Ale spokojnie, będziemy grali w lutym, jak wyjdzie. A poza tym, niedługo Saints Row, dlatego będziemy się chyba całkiem nieźle bawić. Jak będę dzisiaj troszeczkę przyrdzewiały z gadaniem i komentowaniem, to wybaczcie, ale miałem parę dni przerwy. Obróćmy ten most, wy zostawcie lajkę, jeżeli lubicie serię. Ja to załatwię. A i zobaczymy, jak to się dla nas skończy. Jedna korba, wiesz? Słuchaj, no jest jedna korba, ale można ciągnąć z dwóch stron, okej? Okay? Pakiet VIP w dzielnicy Czerwonych Latarni. Jak Shoreline? O ja pierdolę, Shoreline jedzie. Dobra kurwa, chłopaki. Nie, 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 nie. Kurwa, granatem bym tam... Do góry, Nathan! Ty skurwysynu. O nie, zły przycisk. Czy zdetonuje samochód? Dobra, nie będzie skradania się, ale będzie napierdalanie się. Czemu nie, czemu nie? Jo, 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 dobra, okej, jeden załatwiony. Chłopaki, słuchajcie, akcja jest szybka i intensywna. Musimy ich wszystkich po prostu zabić. Nie ma innej opcji. Tutaj szybkie, metodyczne strzelanie. O, ty nie. Nie będzie szybkiego, metodycznego strzelania, bo jestem zjebany. Ktoś obliczył, że średnia moich śmierci... Że średnia moich śmierci w ostatnich odcinkach to mniej więcej 2 na odcinek. Więc zobaczymy, czy będę teraz ten trend kontynuował. Może będzie lepiej, może będzie gorzej. Nie mam pojęcia, co ze sobą teraz zrobić. Nie udało mi się niestety zrobić tego, co chciałem. Chociaż teraz może... Dobra, dwóch na raz zdjętych. To teraz nie dać się zaskoczyć przez 7 chłopa z każdej strony. Nie dać się postrzelić w głowę, twarz, nogi, bądź też lędźwia. I będzie dobrze. Chociaż nie mam pojęcia, gdzie oni się tam teraz znajdują. Zgubili mnie? Nie zgubili mnie? To jest chyba Sam. Tam mamy jednego chłopa delikwenta gdzieś tam daleko. Rozpętałem już otwartą walkę, okej? Okay? I nie będę w tej chwili z niej rezygnował. Ha, 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 ha. Headshotik. Chyba kolejny headshotik miał być, ale tak razem no nie współpracuje. Dobra, Dark Souls, Dark Souls. Kurwa, obroty, obroty. Nie, no nie chcę znowu ginąć. O, dobra, kolejny headshot wleciał. Kurwa, za dobrze mi coś idzie. Nie wierzę. Za dużo headshotów, to jest bardzo zły znak. Ponieważ ja interpretuję moje szczęście jako przyszły brak szczęścia. Czapkę mu zrzuciłem. Kurwa, tam jest ten dym. Eksplozja. O nie, o nie, o nie, dobra, kurwa. Jest źle, jest źle. Z każdej jebanej strony mnie atakują. Dobra, granat? Nie ma granatu. Okej, okay, dobra, jest git, jest git. Chwilowo git. Nie pamiętam, którym się bije. Chyba kwadratem? Ale mogę się mylić. O kurwa. Dobra, chodź tu, suko. Dobra. Gość już umierał. Ale przerwałem mu animację śmierci, żeby mu jeszcze wykurwić kopa prosto w twarz. Czy da się bardziej zbezcześcić przeciwnika? Chyba nie. Dobra, okej, okay, ten nie żyje. Dark Souls, Dark Souls. Kurwa, obroty, obroty. Ja pierdolę, dobra, ten tutaj mi się idealnie ustawił. Granat! O, czy to ich tam zdetonuje? Maybe, baby. Dobra, kolejny headshot.
Kurwa, za dobrze idzie, mówię wam, że za dobrze idzie. O kurwa, tamten sam się zdetonował, debil kwadratowy. No chodź tu, chodź, 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 chodź. Przeładujmy, o kurwa, dwóch. Dobra, granat. Ej, chłopaki, eksplozja! Kurwa, gdzie ja tym rzuciłem jak debil? Nie widzę go, ponieważ chowa się w trawie. Nie chcę zginąć, nie chcę zginąć, nie chcę zginąć. Dobra, obroty, obroty, kurwa, i bieganie. To jest mojej marzeny przesłanie. Nie wiem, kim jest Marzena, nie wnikajmy w to, okej. Okay. O kurwa, ten jest jakiś dojebany. O, wow, kolejny headshot, kolejna śmierć. Dostałem achievementa za headshoty. To jest rzecz, która mi się rzadko zdarza, ale w sumie... Kurde, te granaty stają się powoli moją ulubioną bronią. Gdzie mamy kolejnych? Gdzie jesteście, chłopaki? China Lake? Dobra, typy. Gdzie bym was mógł z granatnika wydumlić? Gdzieś tam? Niech to szlak! O, kurwa, nie trafiłem jak debil. Chociaż może trafiłem? Boom! Dobra, bo to ląduje i dopiero po chwili wybucha. Roger, Roger, rozumiem. Nie zabiło go? Kurwa, jak słaby jest ten granatnik? I jeżeli jest tak słaby, dlaczego go używam? Dobra, wiecie co? W dupie mam granatnik. Oni jeszcze żyją? Hehe, nie, nie żyją. No i widzicie, tak się rozwiązuje problemy na dzikim południu. No, Madagaskar powiedzmy jest na południu. Nie no, jest na południu! Tak w pełni. Ja wiecie co, czasami naprawdę wolę się wstrzymać z podawaniem jakichkolwiek geograficznych powiedzonych czy ciekawostek, czy pierdolne czymś, że słońce wschodzi na zachodzie na przykład. Bardzo standardowy ruch dla mnie. Niestety Nathan nie chce biegać, mimo że ja chciałbym, żeby biegał. Trochę amunicji sobie pozbieramy. Shoreline wszędzie tutaj gdzieś krąży dookoła. Dlatego muszę być gotowy na każdą cholerną ewentualność. Tutaj bym sobie hopnął, ale kurde, powiem wam tak. Wiele walk tutaj spierdoliłem. Jasne, umarłem na początku, okej? Okay? Ale to... Potraktujmy jako, to jako taką formę wdrożenia się, ok? Potrzebowałem chwili, żeby po prostu załapać, jak się w tę grę gra, jak się w niej strzela. Mam wrażenie, że gdybym dobrze ten granat na początku rzucił, to być może zdetonowałbym tych skurwieli w samochodzie. Jakby wylądował tutaj, na pace, to by wszyscy zdechli. Ale nie wylądował i nie zdechli, więc wiecie. Tak dzisiaj zostałem przez los obdarzony. Widzicie, mamy tutaj fala, granata, akacza, mamy full. Dobra, idziemy opuścić most w takim razie, jedziemy dalej. Uświadomiliście mi, że to nie w tej części Uncharted 4, tylko w dodatku jest motyw tego, że mamy jedną centralną lokację i mniejsze, do których się jeździ. W Zaginionym Dziewictwie, gdzie jeździliśmy tam... Jak te dwie kobiety. Jest chyba ta z Shoreline, wydaje mi się. I kurde, nie wiem jak ona się nazywa. Nadine teraz chyba mamy. Ta szefowa tej firmy ochroniarskiej. I była jeszcze ta Chloe chyba, z którą mieliśmy do czynienia w poprzednich Unchartedach. One łączą siły i tutaj szukają jakichś skarbów, nie wiadomo czego. Też fajna część, ale wątpię, żebyśmy mieli się teraz za nią zabierać. Przygody Nathana niewątpliwie są dla mnie bardziej interesujące niż tych dwóch pań. Dlatego dobra, wskakujemy na naszą lianę, nie wiem jaki będzie najszybszy sposób dostania się tam, chyba w taki krzywy sposób, do auta i do przodu. Czy wszystko jest dobrze, nie gubię klatek, nie gubię audio, jest git. Wybaczcie, trochę się stresuję, trochę jeszcze jestem nierozgrzany, niewdrożony. Ledwo wróciłem wczoraj we wtorek, dzisiaj nagrywańsko, trening do zrobienia i dalsze nagrywańsko i mamy to. Co, zbliżamy się do finału? Zbliżamy się do finału. Słuchaj sami, kto powiedział, że to będzie finał? Kto powiedział, że to będzie finał? Ja myślę, że tam będą się tylko kolejne, coraz bardziej popierdolone rzeczy działy. Teraz jak tam dojechać po ludzku, żeby się nie zabić? Dobre pytanie. Wydaje mi się, że tutaj sobie bokiem śmigniemy, jak nie spadnę z klifu. O! Proszę, kopczyk zniszczony. Nie, żebym się czepiał, ale skoro Avery wydał tyle kasy na tę wieżę, to muszę też szarpnąć jakąś poręcz, nie? Słuchaj, poręcz, to był kolejny element testu. Bądźmy szczerzy, jak spierdolisz się z takiej wysokości, to nie jesteś chyba godzien na bycie tutaj piratem. Mamy kolejne drzewo, obok którego musimy chyba naszego haka obwinąć. Rozejrzenie się to jest jedno. Dokładnie wisisz Alcazarowi. Połowę. Połowę czego? No, on wie tylko o skarbie z Gunsway. Warty 400 milionów. Tak, ale Nathan ma rację. W grę może wchodzić znacznie więcej. Trzeba było powiedzieć, że skarb jest wart 200 tysięcy. Nigdy nie podawaj wspólnikom prawdziwej wartości. Wtedy nie wiedziałem, że zostanę jego wspólnikiem. Słuchaj, ale dlaczego ktokolwiek na świecie miałby znać wartość przeogromnie bogatego i wielkiego skarbu, którego szukasz? Nie sądzisz, że to by mogło wzbudzić w każdej praktycznie osobie chęć... Wszystko gotowe. ...zdobycia go? Nie uważasz sami? No nie wiem, a jakby cię w urzędzie podatkowym zapytali, też byś powiedział, jaki tam skarb sobie zdobyłeś? O kurwa! Ja pierdolę! Nie! No chyba zwariowaliście. Co się odpierdala? Ciągnij, Lido! Ciągnij!
Kalinka, zaraz się urwie! Ciągnij, jakby miało nie być jutra! O kurwa! Mam cię! Trzymaj się, młody! Mam cię! Kiedy zabierasz swojego chorego na białaczkę kuzyna do prostytutki, żeby mógł przeżyć swój pierwszy raz i krzyczysz ze wsparciem z boku. Kurwa no! Sali, przesiądź się tam, kurwa, ciągnij tę linę! O, trójkącik. Dobra, jedź. Młody, wyciągnij nas z tego. Dobra, przeżegnajcie się wszyscy w komentarzach, żeby ta lina dała radę. Ja pierdolę. I on się też modli. Dobra, jak tylko, kurwa, przeżyjemy to, to naprawdę już zawsze będę brał droższego jeepa w wypożyczalni. Tak, jeszcze długo będę miał o czym gadać z psychiatrą. Czekaj, chodzisz do psychiatry? Kurwa, nie, do psychologa chyba. Psychiatra to tylko farmakologię robi. Spokój, przesadzacie. Jesus. Panowałem nad sytuacją. O, super. Bardzo dużo zaufania u mnie wzbudza ten most. Na pewno nic się nie rozpierdoli, jak tam wjadę. Dobra, nie chcę spadać na dół, chociaż teraz bym się mógł wciągnąć, bo tutaj nie ma tego kamienia, który był niestety tutaj naszym źródłem problemu, więc... Złapcie się czegoś. Ui. Nie rozjebie się, nie rozjebie się. Proszę, nie rozpierdol się, ponieważ wszyscy tylko umrzemy wtedy. Jestem zawiedziony. Jak mnie, kurwa, oszukało? Daj graczowi przed twarz most, który ewidentnie powinien się rozjebać. On jest cały po przejechaniu go? Coś jest nie tak, coś jest bardzo nie tak. Co ja teraz mam ze sobą zrobić? Może dam radę na przykład rozwalić te drzwi? Nie, nie dam rady ich rozwalić. Ale może coś innego ciekawego z nimi zrobię. Przyczepię haka i wyrwę jadąc do tyłu. Albo pozbędę się prawego zderzaka i całego systemu linowego, który już uratował mi przed chwilą życie. Dobra, wysiadamy, chłopaki. Okej, a teraz znajdźmy wejście. No, wygląda to pięknie. Muszę tylko autentycznie wypatrywać momentów, kiedy mogę coś umieścić w dzienniku, bo ta jedna lokacja, w której to ominąłem, w ogóle nie miała żadnych wskaźników. Nie miałem trójkąta, żeby ją dodać do notatnika, nie pokazały mi się trójkąty na rozmowy z Samem i Salim, dlatego też to ominąłem i jestem normalnie zły. Patrzyłem sobie później na jakieś tam walkthrough, żeby zobaczyć, czy coś ominąłem, czy czegoś gdzieś nie zrobiłem. I mówi, że no, tam są, kurwa, trzy interakcje, a ja dosłownie, no, pierdolca dostałem, bo ja lubię wszystko obczajać. Szczególnie w takiej narracyjnie bogatej, w sumie narracyjnie nie do... Sam pomóż. Samemu trzeba dużo rzeczy tutaj rozkminiać, tak więc wiecie, o co chodzi. Dobra, rozpierdolmy to przejście, wejście, gdziekolwiek nas to doprowadzi. Okej, podziemie. To ja zawracam i zobaczę, czy nie znajdę czegoś tutaj obok. Mamy wieżę, ale ewidentnie żadnego sposobu, żeby do niej wejść. Nie wejdę. Może byś narysował w notatniczku, Nathan, że tędy nie wejdziesz. To by było coś w twoim stylu. Tutaj też raczej nie przeskoczymy, nie obejdziemy bokiem. Szczerze, dałby radę tę linkę zaczepić o coś tam u góry. Nie rozumiem, dlaczego trzyma się tylko i wyłącznie obwiniętych sznurem konarów albo belek. No dobra, Nathan, nie będę ci mówił, jak masz żyć. Idziemy do podziemi. Czy będą tutaj kolejne zagadki? Czy może tylko poszukiwanie skarbów? Co my tutaj mamy? Ja mogę to zdetonować? Sali, dawaj, zeskakuj na dół, jest bezpiecznie. No, sorry, mordo. Sam wystrzelił. No to kolejny element opowieści kuzyna z białaczką u prostytutki. Czemu, kurwa, taką narrację prowadzę? Nie ma to najmniejszego sensu, ani smaku. Ale ja to smaku się pozbyłem dawno temu, jeżeli chodzi o rzeczy, które gadam w tych filmach. Dobra, chłopaki tutaj skrzynie obczajają, beczki, granitowe podłogi. No coś tu jest z tyłu. Sam? Dobra, no to dajemy. Dobra, dajemy. Cieszę się, że się przeło... Aha, ja muszę iść. Myślałem, że mam trzymać trójkąt. Co tam? Luźne głazy. Cholera, zamurowane. Dobra, no zajrzyjmy się. Kurwa. O nie, 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 o nie! Czy ja rozpierdoliłem to, co było mi potrzebne, żeby to zdetonować? Nie, są tutaj, kurwa, God bless! Jesus, byłem już przekonany, że spierdoliłem, bo wszystkie wysadziłem. Uwaga! Uwaga! Kałabanga! Bąk. A, Jezu. No i zajebiście. Uwaga! Ale nie, widzę, że tutaj mamy jakąś taką chyba nieskończoną dostawę. Nawet gdyby ktoś jako swoją misję ustalił rozpierdalanie każdej wybuchowej rzeczy, jak tylko wejdzie do pomieszczenia, myślę, że dostalibyśmy kolejną. Dobra, idę dalej z kolejną beczułką tutaj przy sobie. Kto wie, czy mi się jeszcze nie przyda. O! Dobra, żeby tylko niczego tutaj nie rozjebać, nie zdetonować.
Znając życie i doświadczenia moje z Tomb Raidera, to mimo iż w tej wieży nigdy nikogo nie było od jakichś 200 lat, prawdopodobnie będą tutaj wojska Shoreline, które zeskoczyły ze spadochronami z odrzutowca oraz amunicja do karabinu maszynowego. Jeszcze starsza. Jak kurwa w Tomb Raiderze, kiedy otwierasz starodawny grobowiec. A tam w środku co? M4. Tak, ulubiona broń Azteków. Dobra, idziemy na dół w takim razie, co? Nie ma tutaj jakichś sniki skarbów, które się przede mną kryją? A zresztą te skarby, jebać. Pod jednym z odcinków mówiliście mi, że za każdym razem jak wspominałem, że omijam skarb, to omijałem skarb do zebrania. Dobra, spokojnie. A, długo na to czekał. Przepraszam, czy to jest na podłodze cynamon, kurwa? Przyprawy jakieś? Kiedyś cenna rzecz. Czy może rdza? Nie, no na kamieniu. A może krew? Też widzę tutaj, kurwa, duże jakieś... Nie wiem, co to jest. Bataty jakieś? Kurwa, kamienie prędzej, nie bataty. Nie wiem, skąd bataty wziąłem. Wespnę się z tym? Haha, wespnę się z tym, oczywiście. Dobra, na ten idziemy. Beczułka może się przydać. Kto wie? Nie! Gdzie moja beczka? Nie! Sally, dawaj, zjeżdżaj. Jest bezpiecznie. No chodź, kurwa, chodź. Dobra, okej, okay, chowam broń. Sally, idziemy. Dobra, kurwa. Dobra, chłop zaczyna się uodparniać na eksplozję, które mu prosto w twarz sprzedaje. W sumie to dobrze, ponieważ przyda mu się taka odporność w najbliższych godzinach. Co my tutaj mamy? Wnętrze wieży. Jak nic, pole do walki z ciężko uzbrojonymi żołnierzami Shoreline za chwilę. Ale nie widzę żadnego skarbu. Chłopaki? Idę! Mordo, słuchaj, ustaliliśmy, że to prawdopodobnie był system rekrutacyjny. Co ty myślisz, że to byłby tylko jeden przystanek w Szkocji i tyle? Dziękuję, do widzenia. Zostałeś członkiem mojej super ekipy poszukiwaczy i chowaczy złota? Nie, nie, nie. Tutaj jest 7-etapowy system rekrutacji. Bardzo rygorystyczny. A rejestracja elektronicznie. Święty Dyzma. Po raz kolejny. No i co tu mamy? Kolejne symbole. Averiego, Thomasa Tew, a to... To Adam Baldridge, tu masz Josepha Faro i Richarda Wonda. Hmm. Czyli sami piraci. Niezły sobie display zrobili swoich logotypów. W skarbie nie jest całkiem bez sensu. No dobra. Masz pomysł, jak to rozgryźć? Trzeba coś wcisnąć, pociągnąć? Może... któryś ramię albo... No, spróbuj. Chłopcy, jak już skończycie molestować biednego Dyzmę, chciałbym, żebyście coś zobaczyli. Klamka. Trapezoid. To jest na pewno wulkan. Korona to Kings Bay. Patrzymy na mapę, panowie. Wiktor, ty cholerny geniuszu. Słyszałeś, Nate? Geniuszu. Tak, tak. Skoro my jesteśmy tutaj... to ta wieża będzie Averiego. No dobrze, a gdzie reszta symboli? To są wieże z tamtego okresu. Znaczy, że skarb jest w jednej z wież, tak? No, ale której? Naliczyłem ich 12. Hej, Wiktor. Hmm? Nie przerzuciłeś się na papierosy, prawda? Czyli nie byliśmy tu pierwsi. Oczywiście, kurwa. Wszyscy uwaga! O Boże, naprawdę! Ja jebie. Tak, zdetonujcie wszystko w chuj. Wasza ulubiona, kurwa, taktyka. Jebana detonacja. O! Dobra, pierwszy, kurwa, zdjęty. Ten jest pojebany, ten uzbrojony wysoko. O kurwa! Ajajajajaj! O kurwa, nie tak, nie tak. Ten ma strzelbę, kurwa, bardzo niemiły, bardzo nieprzyjemny. W głowę bym mu chciał trafić, bo ma, kurwa, taki... No ma taki, kurwa, shotgun, bardzo zły pomysł, ale spróbuję. Spierdalać go! Spierdalać go? To usłyszałem. Dobra, ten nie żyje. Zdetonowałem skurwysyna? Nie. Trafi go w ogóle ten jebany ten? Ło! Dobra, zabiłem go. Jestem pod wrażeniem. Ktoś napierdala z granatnika. Nikt mnie tutaj, kurwa, nie lubi. Gdzie jesteście, wrogowie? O! O! Tam! Z boku, z boku! Czy ja mam uciekać, czy ja mam walczyć? Nichu ja nie wiem. O kurwa, kolejny opancerzony w chuj. Chodź tu, kurwa! Bąk! Bąk! Dobra, wybąkłem go i to tak potężnie. Kurwa, dokąd ja idę? Nie chcę tu skakać, nie chcę tu latać.
Ja pierdolę. A oni mają tylko kurwa koszulę, dobra, pożegnajcie się z życiem. To wy kurwa koszulę na pojedynek pistolerski przynieśliście? Pojebało was? Dobra, mało ammo, tutaj jeszcze jakiś był gdzieś gnidacz. Gnidacz pospolity. Kurwa, dobra, okej, kolejnego potężnego delikwenta załatwiłem. Przyładujmy, nie taki zły ten shotgun, nie taki zły ten shotgun. Dostań w głowę, dostał. Dziękuję ci opatrzności, lecimy dalej. Tutaj jeszcze jeden, nie, to Salis ze swojego pyrkacza napierdala. Bye, żyjesz? Nie, nie żyjesz. Dobra, jeszcze więcej amunicji. Ale ja tutaj mam ultra fajny plan, tylko muszę go jeszcze zrealizować. A to z tym zawsze mam problemy. Uhu, skurwysynu. O kurwa, nie. Dobra, jeb. Dobra, do góry. Roll. Dobra, udało się. Żyje? Cover? Jezu. Oj. Nic wam nie jest? Nie, w porządku. Sam? Tak, tutaj. Powiem wam, jestem pod tak dużym wrażeniem i jestem tak dumny z samego siebie, jak moja przedszkolanka, kiedy dopasowałem kwadrat do trójkąta. Zjebałem, ale się starałem. O Jezus, dobra, okej, naprawdę jestem pod wrażeniem, tutaj było ze trzech ciężko opancerzonych skurwysynów, a ja ani razu nie skorzystałem z ukrycia się za osłoną. Dlaczego? To kurwa nigdy nie działa, to jest taki, wiecie, pseudosystem, który tutaj zrobili, żeby ludzie ze słabszą psychiką myśleli, że im to pomoże. Jedyne co działa, to napierdalanie dookoła, bieganie, huśtanie, strzelanie, szybka akcja i shotguny. Twoja stara mahogany. Po co ja zawsze próbuję to tak jakby kombinować z twoją starą? Dobra, tak wiem, sami wymordowaliśmy właśnie trochę ludzi, jak tam, ile wymordowaliśmy w sumie, bo mnie to cały czas interesuje całkiem mocno. 269 osób, prawdopodobnie jesteśmy, no takim, może nie największym seryjnym mordercą w historii świata, bo byli jacyś tam władcy Chin, którzy, jakieś tam Mao Chengi, którzy wymordowali więcej, ale ja to zrobiłem osobiście, własnymi rękoma, a nie za pomocą armii. No i mamy wieżę. Wieża. Symbole, miejsca, wszystko. To co teraz? Co teraz? Mamy przerąbane, bo nas jest tylko trzech, a ich Bóg jedyny wie ilu. I są grubo przed nami. No ale nie wiedzą, do której wieży jechać. To fajnie, Nathan, bo my też nie wiemy. I tu się mylisz. Uwaga! Patrz, trochę się wytarł. Widzisz, pasuje. Na pewno to równie dobrze może być to. Nie, pojebało cię, popadł. Aha, okej, dobra, fair. Spokojnie. Zawsze to tylko dwie wieże. Dobra. To ja wezmę tą, ty i Sally tamtą. O nie. Ludzie Rafe'a na 100% już się tam kręcą. No właśnie, dlatego jeżeli chcemy ich uprzedzić, to lepiej, żebyśmy się rozdzielili. Sam daj na luz, okej? On ma rację. Te wieże stoją bardzo daleko od siebie. Mapa by na to nie wskazywała. Szlak by to. Jak spotkasz tych głąbów z Shoreline, to daj znać, okej? Do miłego. A przepraszam, jak my mamy stąd się wydostać? Spacerek? A oni mają, są ich samochody. Nie ma czasu. A czekajcie, skąd są ich samochody? Ja myślałem, że oni, chociaż nie, pewnie przyjechali, weszli górą. Dobra, fair. Myślałem, że faktycznie zrealizowali mój plan ze spuszczeniem się ze śmigłowca szturmowego. O Boże, dobra, samochodziku. Naprawdę sądzisz, że cały ten skarb będzie sobie leżał na środku jakiegoś rynku? No, to by było wariactwo. Ale wariatów nie brakuje. Słuchaj, Sally, nie wiem ile tego rynku znajdowało się tutaj te tam 200 czy 300 lat temu, ale coś czuję, że nie był aż tak bardzo zmodernizowany, zamieszkany i zabudowany, więc o, tamta wieża wygląda jak całkiem niezły punkt widokowy, z którego możemy zacząć naszą przygodę. Może na przykład miasto układa się w odpowiedni symbol. Kompletnie by mnie to nie zdziwiło. O, pardoncik, o, subimasen. Dokąd ja tutaj dam radę dotrzeć? Duży ten rynek. Mogę sobie jakiegoś tutaj normalnie... Co to kurwa jest? Cytryna, mango, przyprawy jakieś? Nie, mam wrażenie, że gdybym ja sobie kiedyś poszedł na taki rynek, będąc na wakacjach, to jedyne co udałoby mi się tak legitnie zakupić, to przeczyszczenie na drugi dzień. Uuu!
Nie mogę tam przeskoczyć. Dobra, może ludzie w budynku by krzywo patrzyli. Czeka, kiedy wrócimy do Stanów. Aha, no taka rozmowa. Co tam o was słychać? Mogę wam jakoś pomóc? Jestem, nie chcę się chwalić, ale specjalistą od związków damsko-męskich. Co tak się na mnie krzywo patrzysz? Co zrobiłeś żonie? Albo co zrobiła tobie? To nie wygląda jak napięta rozmowa pokłóconego małżeństwa, szczerze mówiąc. Halo, przepraszam! Widział pan gdzieś skarb? Ile doma są butel? Ile doma są butel? Nie, nie wiem ile don ma są butelów, ale kurwa widzę, że odpowiedzi swojej tutaj nie dostanę. Dobra, po jakiemu oni mówią? Brzmi trochę jak jakiś miks francuskiego, ale może mi się bardzo wydawać. Aż takim poliglotą nie jestem. Powodzenia z malowańskiem tutaj, powodzenia. Chwilę ci to może zająć, kolego, takim małym wałkiem. Z taką małą rączką. Oczywiście, kurwa, dwóch musi utrzymać drabinę. Tak, no, malowanie tego budynku to ewidentnie trzyosobowa robota. Ej, o, koledzy, co to za bramin? Jakiś skarbów piratów? Hej, hej. Przepraszam, ale on nie cierpi. O, niech to, przepraszam. Gdzie cytryny wyrzucasz? Ta, ona go pewnie teraz okradła z portfela i wszystkiego, co ma, i niewinności. Przyjaciela, dawno go nie karmiłem. Do widzenia. O, dobry tekst. Podkradnę. Coś ci się przyśniło. No, nie sądzę. Chuja tam przyśniło. Musisz na pikantne pieczywo. Pikantne pieczywo? Hot bread? Co by to miało znaczyć, niby? Dzień dobry. To pochodzi z epiki. Skąd to masz? Przyjaciel, to prawdziwa perełka, dam ci rabat. Ten jeden po polsku mówi. No chyba żartujesz. Przecież to może być podroba. Masz jakiś dowód autentyczności? Mogę ci dać 50. $400 to autentyk. Mhm. Jest jeszcze paru innych chętnych. Mogę się dalej targować? 200. Okej, okay? Więcej nie mam. Nie oddam tego cuda za mniej niż 300. To moje ostatnie słowo. Dobra, biorę. 300. Babe, bez jaj. Proszę. Widzisz? Tak się targuje. Zajebiście. Nic nie mówię. Stargowaliśmy się z... Aha, to skarb po prostu. Okej. Okay. Myślałem, że to jakiś zabytkowy kompas. Myślałem, że to jakiś integralny element nadchodzącej zagadki, bez której nic nie uda mi się zdziałać, ale wychodzi na to, że... Po prostu dałem się oskamować jakiemuś madagarskiemu sprzedawcy kompasów podrobionych. Zajebiście. Tak, wrócimy do domu, Elena wkurwiona. Pojechałeś tam, kurwa, bez mnie. Okłamałeś mnie. Prawie się dałeś zabić. Kurwa, zamordowałeś 500 osób. A najgorsze z tego wszystkiego to, że dałeś się wychujać na $200, a nas teraz nie stać na spłatę auta. Nie wiem, czy oni są zbyt... Nie wiem, czy oni są mocno bogaci, w ogóle nie bogaci. Dobra, niech będzie. Jakoś tam powinni się chyba dorobić po znalezieniu tylu skarbów. Smacznego. Jabłuszko. Nie widziałem jeszcze, żeby w ogóle nasi bohaterowie coś jedli podczas swojej przygody. Więc dobrze trochę kalorii skonsumować. Nawet jak jabłka to są, no może nie puste kalorie, ale nie są jakieś specjalnie pożywne chyba. Okej, mogę ci jabłuszko dać? Król Julian. Dawaj ci się, daj. Jeża. Zaj, chodź zobacz, tu jest lemur. Chodź się przywitać. O Boże, Boże, Sally, ty nawet nie zdajesz sobie sprawy, że Nathan w poprzednim swoim życiu był właśnie lemurem. Zajebał mi jabłko! Kurwa mać, no to dobra, jednak zjadłem całego jednego, ewentualnie dwa gryzy jabłka, super. Dobry deal, 1500 czegoś tam za nakarmienie małpy. Będzie po wszystkim, kupię sobie psa. Jeśli wyjdziemy z tego w jednym kawałku, sam ci kupię. Mogę go nazwać Wiktor? Jasne. Czemu nie? Ale lepiej niż kupować, oczywiście adoptować. Tylko wariat by coś takiego. Pójdziemy do schroniska, wybierzemy najbrzydszego, najstarszego, najbardziej schorowanego psa i nazwiemy go Sally. Ja pierdolę, ile ludzi. Mogę sobie tutaj jakieś takie... dziabnąć trochę kurczaczka? Trochę surowy chyba. Słuchaj, ja nie chcę tutaj się robić za eksperta od gotowania, ale wydaje mi się, że ten kurczak tak po prostu wpierdolony na patelnię. No nie wiem, do jakich smaków jesteście tutaj przyzwyczajeni, ale może być trochę mało przyprawiony. Patrząc po tym, że kurwa przyprawy tutaj łopatami nakładacie chyba na tym targu, to spodziewałem się więcej. Dobra, nie będę narzekał, znowu będzie, o, turysta przyjechał i napierdala na naszą kulturę.
A nasz kurwa pan i zbawca 4000 lat temu uratował ten kraj wpierdalając surowego kurczaka. Potem wszystko popił wodą z cukrem i zbawił nasz kraj. Więc jak śmiesz mówić nam, kurwa, że mamy przyprawiać kurczaka? To jest wbrew naszej religii. Dobra, mamy tutaj jakieś drzwi. Koniec pierdolenia o enigmie, będącym zbawcą wszechświata. Czy my tutaj coś znajdziemy? Koniecznie. Sali nie chce mi nic powiedzieć, tam nic nie ma. To pewnie zamknięte. Trzeba będzie się zakraść. Tam tak się rozumie słowo. Dwa stoiska dalej, pewnie ktoś by mi mógł za 8 tysięcy dolarów sprzedać klucz do tego budynku. Który tak naprawdę okazałoby się nie istnieje. No to co? No to idziemy. Chyba się tędy przeciśniemy. Damy radę. Czemu nikt inny nie próbuje się tędy przecisnąć? W sumie. Po chuj tym ludziom ten kościół do szczęścia. Zajmij się sobą. Nadążam. No, przynajmniej widok jest świetny, co? No widok jest całkiem zajebisty, muszę przyznać. Mieszkać tutaj, codziennie budzić się, mieć przed swymi oczyma wielką dolinę, morze. Fantastyczne doświadczenie. Okej, zaczynamy zabawę. Zaczynamy zabawę, moi drodzy, ale dla was ta zabawa będzie w kolejnym odcinku. Myślę, że... W lepszym stanie niż pozostałe. Stoi w samym środku miasta. Wydostanie skarbu może się okazać trudne. Wszystko po kolei. Przede wszystkim nie zwracajmy na siebie uwagi. Życzę szczęścia. No jeżeli pod tym miastem jest 400 bądź więcej milionów dolarów w złocie, no kurwa, do niebieskiej torby z Ikei tego nie wrzucimy, więc zobaczymy. Gdyby to był jeden przeogromny diament na przykład, tak wielkości połowy człowieka, a może byśmy jakoś jeszcze go przykampili. Ale no, tona złota to będzie ciężko. Kończymy ten odcinek, moi drodzy. Ja czuję, że już się rozgrzewam, wracam do gry i cieszy mnie to bardzo. Może faktycznie jednak wypocząłem i zyskałem trochę energii na nadchodzące dni. Bo będą ciekawe, w końcu wracamy do gry, jeżeli chodzi o premiery. Zbliża się God of War Ragnarok, Saints Row, jakieś tam Call of Duty, Gotham Knights i inne cudeńka. I nawet The Last of Us 1 w wersji zremasterowanej. Dajcie znać w komentarzach, jeżeli tutaj dotarliście, czy interesowałaby was taka seria. A ja uciekam, bo muszę to za chwilę na dzisiaj wyrenderować, ponieważ jest 15:05. Miłego dnia wam życzę i się żegnam. Pa, pa!